będzie miał teraz budę. Tutaj wyznaczyliśmy tutaj teren, gdzie będzie ogrodzenie. Riko macha ogonkiem, bo się cieszy. Jak Riko wie, że ta kura tam nie może być. Super! Riko będzie miał budę zaraz obok wybiegu dla kur, aby móc chronić je przed drapieżnikami, takimi jak myszołowy, lisy, kuny, czy nawet jak się ostatnio okazało, żbikami. Po wyznaczeniu dokładnego miejsca można było wyrównać teren pod budę. Riko to pies pasterski, border collie, dość duży pies. A dodatkowo chcieliśmy, aby miał dużo miejsca, dlatego postanowiliśmy zbudować dużą budę. Tak, mi dajesz łapkę. Po przygotowaniu terenu pod budę postanowiliśmy najpierw postawić ogrodzenie, aby kurki nie wchodziły do środka, bo mieliśmy w planach zasiać Rikowi trawę, aby nie miał tam błota. Kantówki 8x8 cm kupiliśmy z odzysku, dlatego trzeba było najpierw wyjąć z nich stare gwoździe, a następnie je zheblować. Usiadł mi na nodze. Po heblowaniu kantówki wychodzą 7x7 cm, dlatego też kupiliśmy kotwy wbijane o takim wymiarze. Jak to się stało? To jest niemożliwe. To ja tu celowałem. Tam celowałem przecież, nie? Teraz trzeba było wyjąć wbitą kotwę, aby móc ją przybliżyć do słupa, gdyż zastrzały w ogrodzeniu być muszą, aby po rozłożeniu siatki główne słupki nie położyły się. A po co się tak męczy? Kotwę udało się ostatecznie wyjąć z ziemi, ale była już nieźle poturbowana. Mimo wszystko postanowiliśmy ją wykorzystać, bo wierzymy, że spełni swoje zadanie. Słupki zaimpregnowaliśmy w naszym ulubionym kolorze – kasztan, tak jak i wszystkie słupki z ogrodzenia z wybiegu dla kur. Riko cały czas towarzyszył nam przy budowie jego posiadłości. Na podstawę słupków nałożyliśmy warstwę hydroizolacyjną, środkiem bitumicznym, aby ochronić drewno przed wnikaniem wilgoci. Gotowe już słupki można było przykręcić do wbitych w ziemię wsporników. Po przykręceniu wszystkich słupków przyszła pora na furtkę.
Postanowiliśmy ją umieścić przy drzewie, naszym orzechu włoskim, który rośnie pochylony. Dlatego drzwi będą o niestandardowym kształcie. Po pomiarach można było dociąć kantówki 4x5 cm do odpowiednich długości, a następnie zaimpregnować je i wkręcić zawiasy, aby móc złożyć z nich ramę furtki. Chcieliśmy, aby furtka miała na dole małe drzwiczki, przejście dla naszego Rico, tak jak to bywa w drzwiach wejściowych na amerykańskich filmach. Siatkę ogrodzeniową kupiliśmy wysoką na 1,40 m, o wymiarach oczek 10x10 cm. Siatkę przytwierdziliśmy do słupków tak zwanymi skoblami. Na furtkę również przyszła siatka ogrodzeniowa. Początkowo do drzwiczek przejściowych przykręcona została dykta, lecz później wymieniliśmy ją na kawałek blachy. Furtka została wyposażona w zamek zasuwkowy. A do ziemi dociągnęliśmy siatkę, wbijając na dole szpilki do agrowłókniny. Na górę każdego słupka przyklejaliśmy nasadki 8x8 cm i dociążaliśmy je cegłami. No i po postawieniu płotu mogliśmy się zabrać za budowę budy. Zaczęliśmy od wybrania się do sklepu budowlanego po bloczki betonowe, na których będzie stała buda dla naszego Rico. Dobrze, że bloczków było tylko kilka, bo sami daliśmy radę wewieźć je na taczkach do naszego Gronicka. Ale przydałby się nam traktor, na który zbieramy. Jeśli chcesz, możesz nas wspomóc, korzystając z serwisu Buy Coffee, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Za każdą złotówkę będziemy bardzo wdzięczni. Jak to mawiają, grosz do grosza będzie traktor. Super! Pod bloczki betonowe wysypaliśmy trochę kruszywa, aby łatwiej można było wyrównać tam teren. Na bloczki betonowe przyszła drewniana podstawa o wymiarach 2x2 metry, na której będzie stała buda, przedsionek oraz ganek dla naszego Rico. Całą podstawę zaimpregnowaliśmy od spodu środkiem bitumicznym, a w późniejszym czasie również od góry impregnatem do drewna w kolorze kasztan. Jak się okazało, w dużo późniejszym czasie, ponieważ to, co teraz zobaczyliście, zrobiliśmy na wiosnę, a budę zaczęliśmy budować po letniej przerwie, w czasie której postawiliśmy kurnik na 50 kur, z czego filmik możecie zobaczyć na naszym kanale, jak i również wymieniliśmy dach, okna i ociepliliśmy naszą 100-letnią chatę, co też możecie zobaczyć na naszym kanale. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tych i innych filmów, po obejrzeniu oczywiście tego odcinka. Thank you.
Swoją postanowiliśmy zbudować w stylu naszego domu z Bali. Do tego celu użyliśmy tych samych kantówek, których użyliśmy do postawienia ogrodzenia. Dodatkowo Kamil zrobił w nich ozdobne frezy. W każdej kantówce z obydwu stron Kamil również wykonał nacięcia tak, aby nałożyć kantówki na siebie i aby konstrukcja była stabilna. Tak jak wspomniałam już wcześniej, kantówki mamy zakupione z odzysku, dlatego z każdą było sporo pracy. Kantówki były cięte na długość 140 cm, tak aby Rico w środku miał powierzchnię 1,20 m na 1,20 m. Góra drewnianej podstawy wreszcie doczekała się upragnionej impregnacji. A to oznacza, że można było postawić na niej podstawę budy, która również została zabezpieczona środkiem bitumicznym. Podłoga budy została ocieplona styropianem o grubości 10 cm. Na styropian przyszła folia paroizolacyjna, a na nią cienka sklejka, którą udało się nam tanio zakupić, ponieważ jest to tak zwana sklejka odpadowa. No a zaraz po wyschnięciu impregnatu na wszystkich kantówkach, które będą stanowiły ściany zewnętrzne budy, można było rozpocząć składanie domku dla naszego Rico. Początkowo chcieliśmy wstawić duże okno, które było na naszym piętrze, ale zdecydowaliśmy się na zrobienie okna z szyb z naszej starej lodówki. I to był strzał w dziesiątkę. Rico ma okno z podwójnej grubej szyby ze zdobieniami w postaci śnieżynek. Wygląda to naprawdę uroczo. W środku budy Kamil wstawił kantówki 10 na 10 cm, tak aby można było pomiędzy nimi wstawić styropian. Właśnie o grubości 10 cm. Chcemy, aby Rico miał cieplutko w swojej budzie. Kamil już po złożeniu budy z kantówek wyciął otwór na wejście dla naszego Rico o wymiarach 35 na 50 cm. Również kantówki wewnętrzne zostały zaimpregnowane w kolorze kasztan. Nasz Rico we wrześniu skończył pierwszy rok swojego życia, także dostanie na swoje pierwsze urodziny piękny prezent. Swój własny domek z Bali z przedsionkiem i gankiem oraz całkiem sporym terenem. Po ociepleniu ścian i położeniu drewnianej sklejki na folię paroizolacyjną przyszedł czas na zajęcie się wiatrołapem, czyli przedsionkiem. Postanowiliśmy, że chcemy, aby Rico miał budę z otwieranym dachem.
tak, aby można było mu tam co jakiś czas sprzątać. Jako że dach będzie również ocieplany, będzie dość ciężki, dlatego zastosowaliśmy 5 solidnych zawiasów. Kamil wpadł na pomysł, aby zrobić inny dach niż dotychczas robiliśmy i postanowił zrobić dach dwuspadowy. Konstrukcję dachu Kamil zrobił również z kantówek 10 na 10 cm, tak aby móc dać pomiędzy nie styropian 10-centymetrowy. Od środka przyszła folia paroizolacyjna, a na brzegach dachu impregnowane deski, które zakryją i podtrzymają styropian. A na wierzch przyszła membrana dachowa, łaty, kontrłaty, no i blacha, która pozostała nam po wymianie naszego dachu. Do cięcia blachy zaopatrzyliśmy się w specjalne nożyce. Resztę budy postanowiliśmy odeskować, wykorzystując stare deski po remoncie naszej chaty. Buda prezentuje się już naprawdę pięknie, a będzie jeszcze ładniejsza, ponieważ Kamil wpadł na pomysł, aby na ganku zrobić Rickowi ozdobne barierki. Jeszcze tylko drewniana sklejka na sufit i buda będzie gotowa. Szybkie sprzątanie trocin po budowie i można przygotować posłanie dla naszego Rico. Jak widać, Rico jest bardzo zadowolony ze swojej rezydencji, bo dotychczas cały czas chciał przebywać na zewnątrz. Ricowi i nam buda bardzo się podoba. A Wam? Napiszcie w komentarzu, co myślicie i nie zapomnijcie dać lajka i zostawić suba. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!